Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Sybirem, gdzie staramy się upilnować, aby wszyscy władcy byli kobietami. Na początek rzucimy okiem na naszą cesarzową, jak się tylko przestanie tutaj nagranie lagować. Ma już 70 lat, jest zadowolona z siebie, niecierpliwa, chciwa, jest szarą eminencją, czyli zna się super na dyplomacji, jest bardzo silna, piękna i jest geniuszem. Posiada konsekrowaną krew, jest wiedźmą, była na licznych pielgrzymkach, zna się na walce wręcz, jest mistrzem miecza, jest dyplomatką, augustem i znaną organizatorką przyjęć. No niestety myślę, że jej żywot zbliża się ku końcowi. Ostatnio podjęliśmy tutaj jeszcze próbę poszerzenia naszego terytorium o pewne tereny na zachodzie, w sumie to jest wschód cudem Europy, ale dla nas to zachód. I kolejna wiedźma, super. I oczywiście kolejną osobę próbujemy przekonać. O, taki armii to dawno nie mieliśmy, jeżeli chodzi o liczebność. To prawda, taka liczebność może też być ciut problematyczna, ale zobaczymy, bo to będą koszty. Nawet nam tu wysłał jako takie siły przeciwko nam. No nic, w takim razie zrobimy tak. Ta armia tutaj. Dołączymy tych. Czy powołałem? Tak, powołałem ostatnio. Zakon. Czy tu zbierzemy około 10 tysięcy ludzi. A tutaj odeślemy też to. To będzie wystarczająca siła, myślę, żeby rozprawić się z ich wojskami. O, bardzo ładnie. Co do reszty, powiedzmy, wyślę ich tutaj. A ta 20-tysięczna armia po prostu ich tutaj powinna zmiażdżyć. Możemy sobie pozwolić na takie podzielenie sił, no. Układ jest zdecydowanie na naszą korzyść, więc... Dobrze, to nie mam powodu kontynuować tej wrogości, myślę. Kolejne małe zwycięstwo zaraz. Praktycznie te ich armie powinny przestać istnieć, tym bardziej, że walczą nie dość, że z naszą armią, to jeszcze tutaj z jednostkami zakonu, które są no dużo bardziej elitarne. Dobra. Szturm. Jak ta wojna przebiega? O, nawet nie ma co się tym przejmować. Nasi ich tu po prostu wybiją do nogi. W sumie jedyne, co ich ogranicza, to że muszą tam dojść i ich dopaść. Tylko że nie wiem, co oni robią. I kolejna wiedźma. Przypominam, cel na ten... na teraz jest... 50%, ale niestety go za tego panowania nie osiągniemy. Coś mi się zdaje. Dobra, czyli tu zwycięstwo. I obydwie armie. O my god, 3 lata, nie wiem. No mamy też problemy z przerzucaniem naszych sił, no to jest zrozumiałe w tej sytuacji. Czyli... Jej, ona jest nawet silna, co prawda ma starą religię, co mnie niezbyt cieszy. Przekażmy jej te tytuły. A, bo jest zelotką, kurde. Ale jej dzieci już są naszej wiary. Gdyby były wychowywane, powiedzmy, na naszym dworze. To są synowie, potrzebna jest córka, no ale trudno, jest jak jest. To prawda, zaoferuję jej zmianę religii, ale
jednak się udało, mimo że nie było wielkich szans, to się udało. Bardzo dobrze. Tu by trzeba było to odkryć. To jest technologia, która nam blokuje dużo rzeczy na chwilę obecną. W ten sposób. I niech jak najbardziej utrzyma Królestwo Wladimiru. I myślę, że... A nie możemy jej na razie wyzwolić, mamy troszkę wojen, znaczy jedną. Żebyście raczyli tą wojnę wygrać, czy nie? Tak, biegają, biegają. Tak. O, kolejne. Jakieś niesympatyczne. Oh my god, oczywiście będzie trzeba interweniować, bo... Oni sobie nie radzą. No nic. No nic. Czasem tak się zdarza. Myślę, że załatwię to najemnikami. Chociaż kurde. Pytanie, ile kosztów by było, gdybyśmy te wszystkie siły i tak tam wysłali. Dużo. 3, 4. No nie wiem, czy te oddziały sobie poradzą, ale... No to jest 4000 zawodowych żołnierzy przeciwko 7000 chłopstwa, czyli no powinna być przewaga po naszej stronie, ale zaraz się przekonamy. Tak, wdepczą ich w ziemię. Na otwartej przestrzeni jeszcze jazda, to poszło bez problemu. No dobrze, i ten obszar jak najbardziej może stać się niezależnym. Miejmy nadzieję, że będzie tutaj w stanie zawrzeć sojusze i jakoś funkcjonować. Już mamy osiągnięcie, nie wiem czemu to ponownie się pojawiło, ale... Okej, czyli tu się... Ona nie chciałaby być wiedźmą, czyli taki wniosek, że musimy znów szukać na liście drzewka. O, była w zakonie. Ciekawe, że czasami niektóre dzieci, przecież pewno zależy kto ich wychowuje, że to czasem się udaje, czasem się średnio udaje. No tu jest jeszcze ta trójka. Teraz jest 40, no nic się nie zmienia. Kurde, nie wiem, to czasem jest tak, że jakby się nic nie zmieniało. Wow. Nasi jakimś cudem zaczynają tutaj kontratakować. Może się im uda? Chuj, to by było już coś. Oczywiście, romans z mężem, nie widzę problemu. No, tu nasza siostra i przyjaciółka. Bardzo silna. Mogłaby jeszcze w sumie coś zdobyć na Bizantyjczykach. No, myślę, że zróbmy to z rozmachem. Troszkę nas to zestresuje, bo jesteśmy zadowoleni z siebie, ale... Trzeba pokazać naszą pozycję. Tym bardziej, że póki co... Finansowo troszkę żeśmy się wygrzebali z tego dołka, w którym byliśmy do tej pory. Też wyraźnie widać... dobra, to mnie tam mało interesuje. Że już dużo obszarów jest przynajmniej w miarę rozwiniętych.
I kolejna wiedźma, niestety, oby zaraz nie umarła, bo jej stan tam wskazuje, że nie czuje się za dobrze. O, kolejne. Ale skąd ja wezmę te ostatnie 10%, to naprawdę momentami nie mam pomysłu. Chyba ci byli tutaj, tak. Bez cech. Mapa religijna jak wygląda? Także dobrze. Czyli tutaj dopchaliśmy do tego, co mieliśmy wcześniej. No to niestety Bizancjum nam zagraża. Z takich ciekawych informacji to Bizancjum w ogóle jest rządzone, podobnie jak Karpatia, przez spolszczoną dynastię tutaj z terenów słowackich i oba trony są rządzone przez jedną dynastię. Co prawda tutaj mamy odłam prawosławny, tutaj katolicki, ale jedna dynastia, to jest ciekawe. Niestety nie mamy tutaj roszczeń na razie żadnych do atakowania, chociaż czemu nie? Co? Ja bym się w ogóle tych takich maleńkich terenów gdzieś nie wiadomo gdzie pozbywał. To jest niewielki stres, ale niech to idzie w diabło, bo to są... To jedna prowincja gdzieś na końcu świata. I zorganizujmy polowanka, to nam pomoże na stresiki. U, jaki duży zwierz. No, myślę, że spróbujemy się z nim zaprzyjaźnić. Nasza władczyni jest bardziej dyplomatką niż wojowniczką, chociaż myślę, że by powaliła tego zwierza, gdyby trzeba było. Nie jesteś jakimś chucherkiem. A co tutaj? Bo... Kolejna święta wojna. Pomożemy. Myślę, że tak jak mówiłem, rozrost pontu jest nam bardzo na rękę, tym bardziej, że wydaje się, że w tej chwili pont ma przewagę, czyli liczę, że wyślemy nasze siły, powalczymy, a później się wycofamy, a oni to bez większych trudności dokończą. I weźmy, a lubię tych konnych łuczników, nie są za drodzy. Dość szybko nasze armie będą gotowe do operacji zaczepnej. Na kanclerza. No niech, kurde, wezmę naszą córkę. Co w rodzinie, niech zostanie. Zadowolona z siebie, zmienna. My jesteśmy zadowoleni z siebie, to niech nasza wnuczka też będzie. I widzę, że się jeszcze druga wnuczka urodziła. Na chwilę obecną wychowuje ją matkę. Nie będę w to ingerował, może. Zobaczymy. Ciężko też powiedzieć, ile nasza władczyni jeszcze pożyje w sumie. No, powołaliśmy pełnię naszej armii. 60 tysięcy gotowych do walki ludzi. I wyślemy ich od razu na stolicę Bizancjum. Jeżeli wygramy, no to kolejna tutaj prowincja stanie się częścią pontu, co... No, wygląda zacnie. Gorzej wygląda nasz skarbiec, ale trudno. I nie, nasza władczyni jest z Knerą, więc nie będzie chciała być tutaj specjalnie miła i rozrzutna dla wasali.
I oczywiście przekonujemy kolejnych do mrocznej sztuki. Nic nie pomaga, nawet spada. Nie wiem, jak to się dzieje. Dobra, spróbujmy zaszturmować. Tu nie wiem, czy to jest realne zdobyć. Oj, niezbyt. To mogło nie być za rozsądne. No nic. I staliśmy się matriarchinią, czyli skończyliśmy całe drzewko związane z dyplomacją. Naszą drugą cechą jest wojna i w sumie to jest rozsądne. Prawie cały czas skupialiśmy się też na walkach, więc możemy też tak zrobić. O, jakąś armię próbują powołać, ale chyba im to nie idzie specjalnie. Myślę, że zdobędziemy to też szturmem. O, może jeszcze jedną, chociaż nie, doślimy do domu. Trochę im pomogliśmy. Zawsze coś. A, coś tu się tnie. Miejmy nadzieję, że nasi sobie tu poradzą, ale myślę, że sobie poradzą jednak. O, jeszcze Gruzja dołączyła do tego konfliktu. Po właściwej stronie. I ci wygrali, o dziwo. Nie wiem, jak to się stało. Miejmy nadzieję, że to dzięki naszej interwencji i zabójstwu. Po prostu zrobił się zamęt i się wycofali z tej wojny. Bo inaczej sobie nie wyobrażam, jak to się mogło potoczyć. Ciekawe też, że nasi jakby nie przekazują tych cech wiedźm swoim dzieciom, co mnie troszkę drażni, ale trudno. Ci w ogóle nie chcą z tej linii. Tu wszyscy, tutaj. Okej, znalazłem kogoś, kto nie ma tej cechy. I się da przekonać. A dalej? No, naprawdę będzie ciężko. Mam wrażenie, że większa część rodu ma tą cechę już. A tu podaje, że tylko 40%. No chyba te dane są nie do końca prawdziwe i podają jakby, trzeba mieć jakby wszystkich, nie tylko z naszej linii. To bolików, tylko też inne rody, ale ciężko mi powiedzieć. Oj nie, na pewno nie Szczodra. Myślę, że pracowit nasza władczyni jest sknerowata, więc to nie ma opcji. Kolejny poemat, czy tam epos o naszym rodzie. Tak jest. Okej, myślę, że możemy spróbować czegoś się nauczyć, czy czytając stare księgi, ale niestety zostało to przerwane nagłą śmiercią naszej cesarzowej w wieku 75 lat. Niespodziewanie zmarła ze starości. A władzę przejęła po niej cesarzowa Kang, 34-letnia, wojowniczka, odważna, zelotka, chciwa, lubiąca walczyć w zimie, agresywny dowódca, piękna, silna i genialna, to jest rodzinne. Niestety cierpi na chorobę weneryczną, posiada konsekrowaną krew, jest wiedźmą, znanym czempionem, no i niestety co jakiś czas lubi się okaleczać w celu zmniejszenia własnego stresu. Zajmijmy się również wychowaniem naszej starszej córki, będziemy wychować obydwie. Jeszcze nie wiem, która zostanie następczynią. Może jeszcze się urodzi kolejna, też jest to możliwe. Która nagle będzie wyjątkowo utalentowana. Teraz zbudujmy radę, więc tak, ona nie zostanie tutaj. Na razie zbuduję radę w miarę wpływowych ludzi, tak żeby... No może
tutaj, na pewno na marszałka mogę sobie ją wziąć, to jest okej, okay. No, no ale na mistrza szpiegów nie jest zbyt dobra. Wolę naszą siostrzyczkę. Której też wyślę jeszcze jakiś... A, jesteśmy chciwi, więc lepiej nie wysyłajmy podarków. To nas by zestresowało jak diabli. Mamy też troszkę nadmiar tutaj różnych rzeczy. Więc co zrobimy? Po pierwsze... To, co wchodzi w potencjalnie w skład Mongolii. Gdzie jest ta z Mongolii? Tu. Otrzyma od nas to. I otrzyma od nas to. Czyli mamy już troszkę mniejszy nadmiar ziemi. Jej niewiele mogę w sumie przekazać. Ale młodszej córce mogę jak najbardziej przekazać to. Jeżeli ją wyznaczę następczynią, to będzie miała przynajmniej doświadczenie. A jak nie, to przynajmniej też dostała tutaj jakieś ziemię. Nie widzę z tym problemu. Więc to mi odpowiada. Teraz... Nasz braciszek, znajdźmy mu żonę, może jakiś sojusz. Wolałbym z naszymi tutaj ludami. Tylko nie z takimi dziećmi, no bez przesady. Dobrze, to jest, tego dzieci nie będzie, ale z drugiej strony, kurde... Albo już damy może spokój. Nasz syn, o. To mnie bardziej interesuje. To w Permie silne państwo, czy silne księstewko. Myślę, że syna mogę wyswatać z tą panną z Wladimiru. To wydaje się ok. Zaprzyjaźnimy się. I stres. No nic, spróbujmy. No nic, niech się troszkę pobiczuje nasza cesarzowa, to jej pomoże na nerwy. No tu niestety nie możemy zawrzeć sojuszu już. Tutaj też nie. Będę ciężko, nie bardzo są zainteresowani sojuszowaniem się z nami. O, tu jest nasza główna linia. I mało wiedźm. No ale dobrze, tu jakoś to funkcjonuje. Tutaj zobaczymy, jak to pójdzie dalej. No i oczywiście pojawiają się już wrogie frakcje. To było pewne. Ona jest silna, ponieważ no, dopiero doszliśmy do władzy. Liczę, że to się z czasem uspokoi troszkę. No, gorzej, że ta wojna tak ugrzęzła w martwym punkcie, a Bizancjum coś wzmocniło się niepokojąco. I najlepiej byłoby jednak wysłać tam wojska, ale... No ciut się obawiam naszych wasali, powiem szczerze.
Czy ktoś z nich ma małe dzieci, żeby ty mógł ktoś się ohajtać? No, najprędzej on. I powiedzmy, jego córka mogłaby zostać żoną naszego młodszego syna. To powinno go zniechęcić od przystępowania tutaj do buntu. Jak tu bitwa? No, miejmy nadzieję, że nasi dadzą radę, chociaż... Chyba dadzą, tak. Bizancy popełniło poważny błąd. Straciło... znaczną część swoich sił. Tutaj takim agresywnym rajdem do przodu. 14 tysięcy, liczę, że... już nasi tu zdominują. Mógłbym tam interweniować, ale... mocno dyskusyjne, czy nam się to opłaca. Tutaj postaw... chociaż w sumie nie będzie kontrola, bo to nam zwiększy potencjalnie dochody. Tu się odkryło. Czyli nad czym teraz pracujemy? Nad szybszym developmentem. To tak, to mi się podoba. Możemy wreszcie zwiększyć tutaj podateczki. Dobrze. Okej. Dochody są przyzwoite, bym powiedział, na ten początek rządów. Zorganizujmy ucztę, to też pomoże troszkę. O, a tymczasem jesteśmy w ciąży. Lepsze stosunki, to się przyda. No i przykro mi, ale będziesz płacić jeszcze więcej. I staliśmy się dobrym organizatorem przyjęć. Okej, spróbujmy coś poczytać, może... niech będzie bitwa nad Czerwonym Klifem, czyli tutaj z czasów wojny Trzech Królestw Chin. I dobrze, spróbujmy tutaj jakieś wiedzę zdobyć niecną. Kurde, tylko nasi zamiast zniszczyć tą armię bizantyjską, tu stoją i kwitną. No, nasza córka starsza też mogłaby mieć jakiegoś faceta, gdybyśmy go znaleźli tutaj. No, on by się nadawał na przykład, ale jest w więzieniu. A ten już ma żonę. Tu to samo, no... jak nasze wiedźmy? Nie chcę się poprawiać. Właśnie gdzieś się tu znalazłem ostatnio, w którymś państwie naszych, tu. Ale ich dzieci w większości... no nie wszyscy, ale dobrze. Znaczy z drugiej strony taka wojna raczej by się zakończyła naszym zwycięstwem, gdyby do niej doszło, więc... no specjalnie mnie nie przeraża. Niemniej jednak by nam utrudniła życie. Zdecydowanie uniemożliwia tu wszelkie interwencje. Jesteś marszałkiem, więc naprawdę tego nie rozumiem. No ale dobra, dajmy jej... tylko jesteśmy chciwi, więc... ale dobra, myślę, że musimy...
przemęczyć nasz stres trochę chociaż. Okej, ktoś... O, dobra, udało się. No dalej jest zagrożenie. Kto teraz? Nowa frakcja. Ludzie, czy naprawdę jedna frakcja się rozpadła, powstała kolejna, co prawda złożona z innych ludzi. Ale dalej niebezpieczna. A no, troszkę zajmie, zanim coś wymyślą, tak więc... Myślę, że mogę sobie pozwolić na małą interwencję. Jeśli chodzi o terytorium tutaj. I zobaczymy, co nam to da. Oczywiście wykorzystamy naszą wiedzę, żeby... zrobić tak, jak radzą obaj doradcy. Też będziemy mieli okazję osobiście powalczyć, czyli podniesiemy sobie troszkę prestiż. Tchórzliwa, czy... no nie, no lepiej, żeby była arbitralna niż tchórzliwa, bo jesteśmy odważni, więc tchórzliwość najgorszy możliwy wybór, więc nie. Żadnej tchórzliwości. No i oczywiście nasza cesarzowa osobiście poprowadzi nasze wojska do zwycięstwa nad Bizantyjczykami. Miejmy nadzieję, że to się powiedzie wszystko bez większych trudności. No i co teraz? A próbują uciec przed nami, no ale to już jest dla nich za późno. Zdecydowanie nasza armia, jak teraz tu w nich uderzy, no to już jest po zawodach. I rzućmy okiem na kolejnych członków rodu, którzy no nie są wiedźmami. Czy są tacy? Oczywiście, że są. Bardzo dobrze. No, tu zostało 10 tysięcy, no teraz już mniej. Czyli druga armia 10-tysięczna, ale też ją zaraz rozbijemy. Miejmy nadzieję, że kolejne doświadczenie i pobożność wpadnie naszej władczyni. I bardzo ładnie też zdecyduje się zająć, powiedzmy, to miejsce. Fajnie byłoby jak najszybciej tą wojnę zakończyć, no ale to tak nie idzie, jakbyśmy chcieli. Niestety mało jest punktów za okupację ciągle. Mam jeszcze sporo zasobów, co cieszy. O, i ciąża. Bardzo dobrze. A tymczasem staliśmy się dobrą kontrolującą nasze tutaj ziemię. Czyli to na plus. A, urodziła się kolejna córka. Może właśnie któraś z najmłodszych córek zostanie spadkobierczynią, dzięki czemu będzie miała najdłuższe szanse utrzymać się u władzy. To byłoby najrozsądniejsze, ale oczywiście ważne są umiejętności, tak naprawdę. Dobra, sporo kasy nawet z tej akcji. Zastanawiam się, czy najrozsądniej nie byłoby skorzystać po prostu z jakichś najemników i w ten sposób wzmocnić naszą pozycję względem wasali. To mogłoby być najlepsze rozwiązanie. Bo jaki tu jest układ sił? 6 miesięcy.
Oni by chcieli ją na tron. Oczywiście mogą ją zamordować, ale no, byśmy mogli się nabawić cechy zabójca krewnych, dlatego spróbowałbym. Kurde, tylko to jest znów stres. No tak, tu możemy to wziąć szturmem, bez problemu. Tu już się wszyscy zwiedźmili, ale i dzieci jeszcze nie. Ale to już nie są z głównej linii, więc nie ma sensu. No właśnie, tracimy stale żołnierzy na tej naszej zagranicznej misji. Gdzie on płynie, nie wiem. Ale mniejsza o to. Czy musiałbym z 5000 mieć najemników, co najmniej, żeby to nie pomogło w tej chwili. Coraz więcej jest. O, 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 tylko tu się urodzi dzieciak. A nam się urodziła kolejna córka. Nie do końca jest dobre, bo będziemy się zastanowić, jak podzielić nasze ziemię, żeby nie doszło do jakiegoś bardzo nieprzyjemnego podziału. No nic, bunt jest chyba nieunikniony. Czyli będziemy mieli wojnę domową. Bardzo złośliwy ruch z ich strony. No tutaj, gdybyśmy to wygrali, no to już jesteśmy w domu, ale to... No nie, no nie, nie oddam jej władzy, więc czeka nas wojna domowa. Więc dużo wasali stanęło przeciwko nam. Najpierw musimy zakończyć ten konflikt. To jest podstawa. Odesłać nasze armię do domu. Nie, tutaj sobie nie będziemy marnować pieniążków. Okej, młoda córka już jest pracowita. A, i ta ma chorobę weneryczną. A my jeszcze wychowujemy tą starszą, tak, jeszcze przez rok. No dobra. Wszystkie armie do domu. Teraz będziemy czekać na ich w miarę szybką regenerację. I zobaczymy, co będziemy mogli zrobić. Na szczęście nasi przeciwnicy są dość mocno rozsiani po całym królestwie, więc nie powinno być z tym zbytnich problemów. Nasze armie regenerują się całkiem sprawnie. Myślę, że na chwilę obecną planowałbym tą córkę jako następczynię. Najmłodsza jest chora, więc to ją dyskwalifikuje. Ta dostała tutaj ziemię, chociaż może zmienię zdanie, bo ta też może być utalentowana. Zobaczymy. Bardzo mnie cieszy zwycięstwo Pontu, który no podgryza Bizantyjczyków. Dobrze, zaprzyjaźnienie się z jednym z naszych watali nie zaszkodzi. Tutaj jest na razie 0-0. Ale myślę, że to już jest moment, kiedy możemy pomyśleć o wezwaniu tu naszych wszystkich do walki.
I nasza najstarsza córka dorasta, całkiem dobra z niej dyplomatka. Znajdźmy jakiegoś ciekawego męża. To wygląda nieźle. No jest troszkę od niej młodszy, ale do przyjęcia. I sojusz z jednym z dość silnych wasali. Myślę, że to nas satysfakcjonuje. No, skupmy się na troszkę walce wręcz, chociaż nie wiem na ile to nam pomoże, ale zresztą myślę, że no nie będzie to jakichś takich tragicznie ciężkich sytuacji. Układ sił. No, wyrównany niestety, kurde. No i już co nieco zajęli jedną prowincję.